20 minut, ale stwierdziliśmy, że jednak mamy już na dzisiaj dosyć pytań TVP i w związku z tym przyszliśmy tutaj do was. Dziękuję wam za wsparcie, to było bardzo ważne. Dzisiaj można było mieć takie wrażenie, że jednak rządzący mieszkają w zupełnie innym kraju. Słyszycie te emocje? Dzisiaj wydawało się, że żyjemy w zupełnie innym kraju, dlatego że te pytania niestety mało miały wspólnego z tym, czym dzisiaj żyją Polki i Polacy. Dzisiaj wyglądało na to, że telewizja publiczna nie zdaje sobie sprawy z tego chaosu. To chyba rzeczywiście lepiej odzwierciedla to, co dzisiaj słychać na polskich ulicach. Bo dzisiaj wszyscy martwią się o miejsca pracy. Martwią się przede wszystkim o to, czy będzie duże bezrobocie, czy też nie. I dzisiaj rzeczywiście to są fundamentalne pytania, na które trzeba dzisiaj odpowiadać. Dziękuję wam bardzo za wsparcie jeszcze raz. Dziękuję wam. Jestem przekonany, słuchajcie, że wygramy te wybory. Wchodzimy, słuchajcie, na ostatnią prostą. I jak wiecie, dzień w innych miejscach trochę trudno nas zakrzyczeć i zagłuszyć. W związku z tym, słuchajcie, zapraszamy was, będziemy się dalej spotykać. Jedziemy w Polskę, jeszcze tam, gdzie nas nie było. Energia jest olbrzymia, determinacja też. I prosimy was o jeszcze więcej energii i determinacji. Przyszliście, bo to wsparcie było niesłychanie istotne, zwłaszcza jak wchodziliśmy tam, gdzie króluje manipulacja. Ale dzisiaj się udało, bo pierwszy raz telewizowie publicznej, tak zwanej publicznej telewizji mogli usłyszeć mnie w wersji nieocenzurowanej, bez manipulacji i nawet bez dużego przerywania, słuchajcie. Bardzo się z tego cieszę.
myślę, że PiS będzie miał z tym prawdziwy problem, dlatego że jeżeli się okaże, że te miesiące, lata tych manipulacji, tej nieprawdy, że ludzie po prostu przejrzą na oczy, nawet ci, którzy oglądają TVP Info, zobaczą, że absolutnie te manipulacje nie mają pokrycia w prawdzie. I tego się boją, dlatego nas tak długo próbowali trzymać wewnątrz. Jeszcze raz słuchajcie, olbrzymie podziękowania i pamiętajcie o jednym, że teraz ta energia będzie jeszcze bardziej potrzebna, dlatego że na pewno oni tak łatwo nie odpuszczą, będą nam rzucać kolejne kłody pod nogi, ale my się nie damy, bo jeżeli będą tak próbowali formułować pytania, które nie mają nic wspólnego z tym, czym żyją Polki i Polacy, to na pewno oni te wybory przegrają. Rafał! Dzisiaj przy tych pytaniach było widać, że właściwie każde z tych pytań było skalibrowane po to, żeby wywołać pewien problem, żeby znowu nas dzielić, ale to im się nie uda. To im się po prostu nie uda. Rafał! Drodzy przyjaciele, jeszcze raz proszę was na tę ostatnią prostą kampanię o wielką mobilizację, o przekonywanie wszystkich znajomych, bo musimy wygrać te wybory, żeby zmienić Polskę. Musimy wygrać te wybory, żeby nie było równych i równiejszych. Musimy wygrać te wybory, bo dzisiaj potrzeba w Polsce silnego prezydenta, który nie tylko mówi o wartościach, tylko je praktykuje. Ale też będziemy poszukiwali wspólnoty i będziemy się starali współpracować, bo to też jest niesłychanie istotne. Słuchajcie, widzimy się na trasie kampanii. Do zobaczenia. I wygramy te wybory. Zwycięzcy.